Nie żyje Lisa Banes. Aktorka zginęła w tragicznym wypadku. Nie żyje aktorka Lisa Banes. Lisa Banes, gwiazda Zaginionej dziewczyny, zmarła w poniedziałek, 14 czerwca, w szpitalu. Przebywała w nim z powodu tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło kilka dni wcześniej. 4 czerwca Banes zmierzała na spotkanie ze swoją żoną, Katrin Kranholt, na Upper East Side. Przechodząc na pasach przez ulicę w pobliżu Lincoln Center, została potrącona przez kierującego skuterem. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Według świadków, sprawca wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a uderzenie było tak silne, że zmiotło kobietę z ulicy. Funkcjonariusze policji znaleźli aktorkę nieprzytomną na poboczu z poważnym urazem głowy, o czym poinformowała NYPT w oświadczeniu dla Variety. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze znaleźli leżącą nieprzytomną 65-letnią kobietę z ciężkim urazem głowy. Została ona przetransportowana do szpitala Mount Sinai St. Luke, gdzie jej stan oceniono jako krytyczny, można było przeczytać. W thrillerze Zaginiona dziewczyna z 2014 roku w reżyserii Davida Finchera Lisa Banes grała matkę głównej bohaterki, w którą wcielała się Rosamund Pike. W jej filmografii znajdują się też takie tytuły jak Cocktail, w którym towarzyszyła Tomowi Cruise'owi, brytyjski dramat Miłość i gniew, w którym partnerowała Malcolmowi McDowellowi, a także horror Lekarstwo na życie. Gościnnie pojawiała się w takich serialach jak Oni, Masters of Sex, Gotowe na wszystko, czy Agenci NCIS. Banes na co dzień mieszkała w Los Angeles. W Nowym Jorku gościła po raz pierwszy od wybuchu pandemii. Aktorka przybyła na Manhattan, aby wystąpić w duodramie Tenacious, udostępnianej w streamingu przez Manhattan Theatre Club.